Siemano, siemano. Zobaczymy sobie nowego update'a. Poczytamy, pochodzimy, popatrzymy, jak tu będzie to wyglądało. Na stronce możemy sobie poczytać trochę. Na razie jest po angielsku. Mógłbym to przetłumaczyć na polski. No dobra. Jesteśmy po polsku. Przedmioty na podłodze będą znikać po 3 dniach. Okej. Wcześniej nie znikały w ogóle. Teraz po 3 dniach sobie resetują wszystkie się na mapie przedmioty. Dalej, przedmioty, które można obrócić w misjach, czyli które możemy oddawać w misjach, świecą się w plecaku i łupach. Zobaczmy sobie to. No, świeci się. Tę opcję można wyłączyć. Wchodzimy sobie w ustawienia, zaawansowane, więcej opcji. I tutaj możemy sobie zgasić podświetlanie przedmiotów. Ale się świecą. O, już się nie świecą. Dobra. Zgasiliśmy sobie podświetlenie, jeśli nie chcemy mieć tego włączonego. No dobra. Co dalej? Więcej opcji sortowania w bestiariuszu. Wejdźmy sobie w bestiariusz. I tutaj mamy sortowanie. Więcej opcji sortowania według niekompletnego. Możemy sobie według ukończonych, które mamy już na fullu. Ja tu nie mam za dużo. Chociaż trochę ich jest już ukończonych. Na pełnych 3 gwiazdkach. No dobra. Według nazwy to już było i według poziomu to już było. No dobra. Lecimy dalej. Dodane opcje ukrywania ikon powiadomień w grze. Dodane opcje ukrywania ikon powiadomień w grze. Dobra, mniejsza z tym, gdzie zapewne gdzieś w ustawieniach będzie. Ale powiadomienia to raczej nam nic nie przeszkadzają, bo ich, jak spimy, robimy coś, co już cały czas robimy, to już będziemy mieć wszystko zrobione. Dobra. Przerobiono efekty tekstowe i ich nakładanie na mapę. Efekty tekstowe. Dobra. Cały czas tak samo. Dodano opcję ukrywania ikon, dodano alert w przypadku zakupu przedmiotów za niezbywalne monety kakele, co powoduje, że są przywiązani do gracza. Czyli możemy coś kupić sobie za niezbywalne, ale ten przedmiot będzie przywiązany do gracza. Tak to wygląda. No, tego nie sprawdzę, bo ja nie mam niezbywalnych kakeli. NPC z misjami świecą się na mapie, no dobra. Świecą się na mapie. Zobaczmy sobie. Pójdźmy sobie do jakiejś pierwszej misji. Jak to będzie wyglądać? Widzimy, że tak mapkę trochę śniegową dodali. A o! Mamy. Świeci się postać. Okej. Okay. Czyli coś tam pomoże. Dodane opcje odrzucania poczty od nieznajomych. Zablokowana poczta pozostanie oczekująca, dopóki nadawca nie anuluje jej wpisania. Okej. Okay. Rozmiar minimapy będzie większy, jeśli ekran jest duży. Czyli mapy, mamy dużą mapę. Okej. Okay. Obiekty w edytorze domu zostaną pogrupowane w kategorii. Okej. Okay. Domku nie mam, to teraz nawet sobie tego nie zobaczę. Okna rynku przedmiotów zostaną przerobione, aby poprawić wygodę podczas kupowania i sprzedaży. Pójdźmy sobie do miasta. Zobaczmy, jak to wygląda na bazarku. Troszkę lagi są. No załóżmy to. Sprzedajemy. Wystaw na sprzedaż. To było, tylko trochę inaczej ten interfejs wygląda. No dobra. Nic tu nie widzę na razie nowego. Niech będzie jak jest. Ale jest taka opcja. Nowe funkcje ułatwiające grę. Wszystkie wierzchowce będą miały korzyść sytuacyjną, tak zwaną. Będą przydatne w określonych kontekstach. Każdy wierzchowiec ma korzyści inne. Aby dosiąść wierzchowca, nie trzeba już być poza bitwą. Jedynie co musi zrobić, to nie atakować, ani nie używać czarów ofensywnych. No dobra, jesteśmy na wierzchowcu. Klikamy sobie. I tu jest taka ikonka wchodzenia na wierzchowiec. Teraz możemy sobie chodzić.
i używamy czarów, możemy sobie teraz speeda używać, a na wierzchowca sobie nam wejdzie. Wcześniej jak używaliśmy czarów, to nam nie wchodził na wierzchowca. Teraz już sobie wchodzi, jeśli nie używamy czarów ofensywnych, tak samo jak tutaj to napisali. No dobra. Gdy dotkniesz gracza i przytrzymasz kontroler, aby się do niego zbliżyć, twoja postać automatycznie zamieni się miejscami z drugim graczem. Opcję tę można wyłączyć. Zobaczmy, jak to działa. Nie zobaczę teraz, a wej pójdę sobie do Kebelesy i zobaczymy jakąś osobę, która sobie tu stoi w mieście. O, przesunęło. Czy tamten nas przeskoczył przez nas? A, przeskoczył przez nas, dobra. Czekajcie, a! Widzicie? Czekajcie, czekajcie, czy on nas przesuwa, czy co? Nie mogę tego sprawdzić. Dobra, dobra, nie sprawdzę tego teraz. Muszę to zobaczyć, jak to będzie w ogóle działało. Bo tu próbowałem sobie wziąć osoby, ale to one nas przesuwały. To nie sprawdzę teraz tego. Ale jest taka opcja. Gdy dotkniesz gracza i przytrzymasz kontroler, aby się do niego zbliżyć, twoja postać automatycznie zamieni się miejscami z drugim graczem. Takie coś jest. Dobra. Zamienia się miejscami, okej. Klikam na niego. Klikam strzałkę i przesuwa go. Fajna opcja. Okej. Takie coś. Treningi na siłowni można wydłużyć do 6 godzin oglądając reklamy. Na komputerze raczej to nie będzie działać, bo nie można reklam oglądać, ale wejdźmy sobie. Sprawdźmy sobie. Wyspa pożegnania, wejdźmy sobie do treningu. No, na komputerze nie oglądamy reklam, to nie możemy sobie wziąć. Ale jak jesteśmy na telefonie, chcemy sobie skillować, zostawiamy postać, włączamy ją. I się skilluje nawet 6 godzin z tego, co tu pisze. Codzienne nagrody można odbierać co godzinę, jeśli grać obejrzysz reklamy. Tak samo, na komputerze to nie działa. Bo tutaj nie mamy reklam, ale na telefonie. I mamy inny, fajniejszy interfejs. Że możemy sobie od razu tutaj wybierać sobie nagrodę. I jak jesteśmy na telefonie co godzinę. Wcześniej mogliśmy co 6 godzin. A teraz będziemy mogli co godzinkę sobie odbierać nagrody. Dobra, co dalej? Wprowadzono bardziej popularne przedmioty. 250-500 level. Można je kupić w gildii odkrywców w Nordę. Chodźmy do Nordę, zobaczmy sobie. Normalnie tam były chyba do 150 levela maksymalnie. Ale teraz możemy sobie kupić przedmioty na wyższe poziomy. Tu jest gildia odkrywców. Tutaj u niej nie. Tutaj u tej Xantesy. I tutaj mamy przedmioty nawet na 300, 500 level. O, kozak. I tutaj mamy właśnie dodatkowe więcej przedmiotów, których wcześniej nie mieliśmy tutaj w ogóle dostępnych. Nawet do 500 levela możemy sobie tutaj kupować rzeczy. Spodnie 100 pancerza, a moje spodnie mają 85 pancerza unikalne. Kozaki temki. Co jest? Jakie to kozaki tamki? 100 pancerza za 500k. Sporo pancerza mają te rzeczy tutaj. A bronie? Na 500 poziom. 800 atak, no dobra, średniawki. Dodano więcej płaszczy zbroi obejmujących różne poziomy. No dobra, ale zapewne będą dropienia z jakichś potworów. I rebalance, czyli zmienione przedmioty. Złote wzmocnienie zostanie usunięte z gracza, jeśli
zaatakuje innego gracza. Czyli nie możemy atakować innych graczy, bo nasz złoty bonus się skasuje. Okej, a wcześniej się nie kasował. Wcześniej jak zabiliśmy potwory, to się kasował. No dobra, powtarzanie zadań w celu pokonania potworów, dostarczenia przedmiotów po poziomie setnym wymaga premium. Czyli teraz jak mamy itemki, które będziemy chcieli oddawać, które są w zadaniach tutaj powyżej setnego poziomu, będą, które będziemy mogli oddawać w celu pokonywania i oddawania. Czyli te misje będą teraz dostępne tylko dla osób premium. Ha, będzie dużo więcej osób z premium. Monety reputacji w niektórych misjach, czyli za misję będziemy dostawać punkty reputacji. Z tego tak wygląda. Albo inaczej to będzie działać. Pójdźmy sobie, zobaczmy sobie do Lokiego, jak to wygląda u niego, czy coś mamy nowego za punkty reputacji od razu. Kebelesa, Wyspa Pożegnania. I pójdźmy do Lokiego, sprawdźmy sobie sklepik z punktami reputacji. Od razu. Tutaj się... O, zaczarowana tkanina. Magiczna tkanina, którą można wszyć w każde ubranie, nadaje sobie mistyczne właściwości. Tkaniny to można również wymienić na ubrania w różnych stylach. No dobra, zobaczymy sobie, co później to daje. Mamy też nowy konserwator, który daje 90% mniej doświadczenia. Ale kosztuje 1000 punktów reputacji. Lol. Sporo. No ale w zasadzie, jak ktoś ma punkty reputacji, to nic nie tracisz podczas śmierci. Na to na wyższych poziomach na pewno się przyda. Łupy strujących chrząszczy zmienione. Zapewne wcześniej było za duży lot strujących chrząszczy, to teraz zapewne zmniejszyli lot. Dostrojono uszkodzony łuk i topór. Mogę wam pokazać, bo ja mam łuczek. Wcześniej miał atak taki sam, ale nie dawał minus 400 pancerza. Tylko dawał magia minus 400, czyli dodali mu 200 punktów magii, ale zabrali mu 400 punktów pancerza. No, zapewne coś tam więcej się będzie biło, ale o 400 pancerza mniej mamy podczas bicia. To łucznikowi to bardzo nie zrobi różnicy. Tylko, że jak widzicie tutaj też tak samo jest ze skażonym toporem. Berserk bije z bliska, czyli 400 pancerza dla niego mniej, to będzie dużą różnicę robić. Dla nas jak my bijemy na dystans, to nawet można powiedzieć, że na plus, bo będziemy więcej z magii atakować. Potwory nas nie atakują, my bijemy na dystans, więc aż takiej różnicy na minus nie zrobiło. Hełm Menai sprawia, że gracz będzie szybszy pod wodą. Dodatkowo poprawiono podwodny teren łowiecki, czyli coś pod wodą zmienili w expieniu. Zapewne może lepszy drop, lepsze potwory. Nie wiem, jeszcze nie byłem, zobaczymy sobie kiedyś. Zmniejszono siłę najsilniejszych cyklopów oraz częstotliwość ich zaklęć, czyli znerfiono cyklopy mocne i przerobiono trochę tam mapki. Poprawiono chromatyczną rotację polowań na smoki, zmniejszono częstotliwość ich zaklęć, czyli chromatyczny smok powinien mniej czarów używać. Okej. Dostosowano złoto podniebnych elfów, JB, Almagondo. Czyli coś tam pozmieniano. Czy tam zwiększono drop z elfów, bo one nie miały w ogóle dropu? I może coś z JB i Almagondo dodali jakieś dropy lepsze? Może tak być. Stworzenia z otchłani otrzymały swoje zmniejszone łupy i dodano nowe umiejętności. Wprowadzono nowy bezpośredni skrót do Abroby. Czyli mamy jakiś skrót, że będziemy sobie szybciej mogli mistyczne buty odnawiać. Fajna rzecz. Dodano nowe umiejętności podniebnych piratów. Aż jestem ciekaw, ja tam dużo ekspiłem na podniebnych piratach. Zobaczmy sobie. Pójdźmy tutaj. I pójdźmy sobie na podniebnych piratów, zobaczmy sobie tak ogólnie, jak to tu wygląda. Ale głupio wyglądam.
Troszeczkę, bym powiedział. Ale lagi. Czekajcie. Ale to dziwnie wygląda trochę, co? Zadanie. Muszę się przyzwyczaić do tego. Bo to jakoś to tragicznie to się wygląda. Czy to po prostu lagi, czy one inaczej tak biegają, czy co? Dobra. Mniejsza z tym. Trochę inaczej to wszystko wygląda. O, okej. No, tak wiadomo, interfejs trochę zmieniony. Muszę się tak przyzwyczaić. Może to nie będzie jakiejś wielkiej różnicy, ale to jakoś wszystko inaczej to wygląda troszeczkę. I inne. Co dalej? Animacje doświadczenia. Przy zakupie monet Kakele. Animacje doświadczenia. A, animacja. Tak jak wbijamy doświadczenie, to tak wskakuje do góry. Taka ikonka. Troszeczkę pozmieniali. Okej. No dobra. Animacje będą na mapie, gdy inni gracze wchodzą w interfejs z obiektami. Okej, usunięto odporność na trucizny, która nie była używana w grze. Okno listy postaci. I dodano funkcje takie jak linki na Discordzie i Twitchu. Znajomi, wejdźmy sobie w znajomych. Aaa, czatnie. Aktualizuj znajomego. Nic tutaj nie ma takiego fajnego. Mniejsza z tym. Co? No, okno codziennych nagród to widzieliśmy. Usunięto opcję zakupu monet za kakele za pomocą Nanos, czyli za pomocą kryptowaluty Nano. Można było kupować sobie kakele, teraz to usunęli. Weryfikację zakupów. Czyli, że ktoś będzie mógł... No, wiecie, o co chodzi. Że ktoś będzie chciał sobie kupić za pomocą tej platformy kakele, to teraz będzie miał taką jakąś dodatkową weryfikację, że nie będzie mógł sobie od razu kupić. Dynie w wydarzeniu Halloween będą zablokowane na ołtarzu przez jakiś czas, bo właśnie jak było wydarzenie z Halloweenowe, to zawsze kradli ludzie te dynie i nikt nie mógł wchodzić, a teraz jak ktoś położy, to będzie mogli sobie normalnie wchodzić. Nikt nie będzie mógł nam przez chwilę ukraść. Dźwięki dodane, zmienione, bo były irytujące. Okej, do pliku wykonalnego kakele dodano ikonę. Czyli tutaj na dole, gdzie widzicie, mamy teraz ikonkę. Wcześniej było taki kwadracik po prostu. Poprawiono kilka błędów. I to wszystko. Co więcej można powiedzieć? Co tu mogę wam powiedzieć? Takie podstawy to przeczytaliśmy sobie. Pójdźmy teraz sobie do Nordę, zobaczycie sobie stroje, jak to wygląda ze strojami. Muroria, Nordę. Okej. Tutaj mieliśmy normalnie stroje, mogliśmy sobie kupować wcześniej. A teraz tu właśnie trochę zmienili, że teraz tutaj mamy takie lepsze stroje. I wcześniej mieliśmy całą listę. A teraz je rozdzielili na dwóch NPC-ków. Tutaj możemy sobie właśnie kupić cały strój od razu na raz i właśnie tylko takie. A reszta stroj właśnie jest tutaj, tylko że będzie można kupować sobie częściowo. Wcześniej kupiliśmy strój, mieliśmy cały strój. A teraz będziemy mogli sobie każdą część oddzielić, na przykład hełm sobie kupić. I nie musimy kupować sobie dolnej części. Możemy sobie różne części w zbrojkę sobie wziąć taką, za 200 tylko. Itemków i stokele, a możemy do tego sobie kupić, załóżmy, z głowę jakąś inną. Zaczarowana tkanina. Właśnie tam u Lokiego była ta tkanina. Ale i możemy sobie ją kupić właśnie tam i sobie kupować za nią przedmioty. Stroje. Czyli możemy sobie wybierać sobie, chcemy włosy takie, chcemy hełm taki, chcemy spodnie takie. Czyli każdą rzecz oddzielnie możemy sobie kupić. Hełmiki, przepaski na oko. No widzicie, o co chodzi. Zbrojki, ubrania. No teraz właśnie każdą część oddzielnie się kupuje.
Do tego sprowadzili jeszcze zwierzaki. Tam właśnie było napisane, że dają teraz nam różne bonusy. Tu o, NPC-ka zmienili, inaczej wygląda. Gryfa. Gryf pozwala wchłonąć ołtarz słonecznikowego, ołtarza, energię ołtarza słonecznikowego i stać się na pewien czas nieśmiertelnym. No dobra, czyli będziemy musieli podejść sobie do jakiegoś ołtarza, jeśli mamy gryfa, użyć ołtarza i przez jakiś czas będziemy nieśmiertelni. Konik polny daje nam szybciej pod wodą pływamy, złoty smok daje nam bonus, złoty bonus. Też na jakiś czas dziki byk daje, że szybszy jesteśmy. Kryształowy smok daje nam regenerację many, to jest kozak właśnie bonus. Wózek daje nam, że możemy po szynach w Mojrze jeździć. Do tego mamy jednorożca, który nam leczy życie. Miotła daje nam niewidzialność. Dzik daje nam... Dzik nie jest narażony na działanie niebezpiecznych roślin. Coś to musi działać. A tutaj w nowej wyspie specjalne drzewo leśne nadaje jeźdźcom specjalne moce. Kozak. Będziemy jeszcze na tej wyspie nie byliśmy. Widzimy też, że nam się stroje możemy sobie zobaczyć. Wygląd. Tutaj możemy sobie właśnie zmieniać każdy strój inny. Tylko musimy właśnie sobie wykupić i wtedy będziemy mogli sobie zmieniać. Jeśli mamy jakieś już wykupione całe, to zapewne tutaj będą już dostępne te części, które już macie wykupione. Ja nie miałem nic wykupionego, więc nie mam tutaj za bardzo dużo do wyboru. Zostawię sobie tak, jak mam. Co można jeszcze powiedzieć? Zresetowały nam się fabuły. Wróciła nam na 17 poziom, ale nie wiem, czy zrobimy teraz fabuły i później wróci nam na takie prawdziwe tory. Zobaczymy sobie. Pójdźmy sobie do Kebelesy. I sobie zobaczmy tą misję, co mamy teraz dostępną. Hej, minus 400. I wchodzimy sobie do Kebelesy. I teraz pójdziemy sobie do NPC-ka, zobaczymy, co on ma nam ciekawego do powiedzenia. Widzimy, że się świeci, mogę później to wyłączyć, ale... Ha. No dobra, już się nie świeci, czyli zostawię sobie to. Na pewno tak dużo mamy tych rzeczy do świecących, wszystko tak, to nam laguje. Będę musiał sobie trochę tych rzeczy powyłączać, żeby miał mniejsze lagi. I tutaj mam trochę nowych misji, zobaczmy sobie, co tu w ogóle jest, 17 fabuła. Ha, i tu mamy coś mu pomóc. Jak zdobyć monety reputacji? Podczas podróży znajdziesz różne sposoby na zdobycie monet, które można wykorzystać do zakupu specjalnych przedmiotów. Dobra, dobra, dobra. No dobra, musimy zdobyć punkty reputacji w nieskończonym lochu, kupić mistrzowską ampułkę od Yuri i przynieść jemu z powrotem. To lecimy do nieskończonych lochów. Zobaczymy sobie, jak to działa. I tutaj mamy nasze nieskończone lochy sobie. Zaczęliśmy zadanko. Wejdźmy sobie i zobaczymy, jak to działa. Aksy dali minus 200, myślałem, że minus 400 będzie mieć, czyli Berserk nie ma tak źle. Dostaliśmy tutaj dosyć trudne lochy, z tego co widzę. Eku od ciemności sobie założę, tylko że nie mam budków już tutaj, bo mi przez 150 sekund będę miał ciężko to przejść. Czekajcie, czekajcie, bufki sobie wrzucę. Tego i nie przejdę. Wejdę sobie, spróbuję przejść tylko poziom pierwszy i później wyjdę sobie. Zobaczymy te punkty reputacji, czy akurat za bossa dostaniemy. Bo bym poszedł sobie na jakieś łatwiejsze lochy, zobaczyć, czy byśmy nie dostali punktów reputacji. Ale tutaj to mamy, troszeczkę będziemy mieć problemy. Troszeczkę muszę tego pozmieniać interfejs, bo mi ten exp tak jakoś przeszkadza trochę.
A że nie mam teraz butów, to nie chcę tak bardzo tych potionów zużywać. To nie będę tak szarżował. Pójdźmy sobie do końca i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, ukończyłem zadanie. Lochy. Nieskończone lochy łatwe. Zobaczmy sobie teraz do... do tego. Znajdź Yuri, będzie miał do sprzedania mistrzowską ampułkę, następnie wróć do Andrei. Potrzebujesz monety reputacji zdobytej w nieskończonych lochach. Okej, zobaczmy, czy mamy takie punkty. O, ile złotych potworów. Bo jest jakiś bonus? Nie ma. Ale złotych potworów troszeczkę się uzbierało. Na starcie dwa złote potwory. Okej, ja tu nie właśnie mówiłem, że nie chcę tutaj wchodzić sobie dalej, więc sobie padnę. Tak samo tutaj się nic nie traci. Tak samo jak było wcześniej. Okej, to teraz musimy znaleźć NPC-ka Yuri. O, mamy tutaj obok NPC-k Yuri w rzeczy samej. Okej, przyjazna kapibara, ukończone zadanie. I mamy mistrzowską ampułkę. Zbieramy. I co teraz? Co teraz, co teraz? Do sprzedania ampułkę, następnie wróć do Andrei. Czyli musimy wejść, wrócić do tamtego NPC-ka, u kogo mieliśmy tą misję. Kebelesa, on był w Kebelesie. I biegniemy tutaj. Rozmawiamy. Proszę, ampułka. Nieskończone lochy zakończone. Dostaliśmy coś tam doświadczenia. Wiedziałem, że podołasz. Złoto i doświadczenie w nagrodę. Okej. Niech tak będzie. Kolejna misja. Zakończona, zakończona, zakończona. Zobaczcie teraz. Teraz mi się już tu wróciło na swoje tory. Dodali aby taką jedną misję na mniejszy poziom, żeby pokazać, co to za punkty tej reputacji. A teraz nam się wróciło już na 72. fabułę. I tu jest właśnie kraina. Kraina Saint Mardi. Ona jest właśnie dostępna tam, gdzie są twierdza Moiry. Więc sobie pójdźmy, tutaj nam się niech to wszystko aktualizuje, bo już te questy mamy wszystkie porobione. Pobiegnijmy sobie tam, zobaczmy sobie, jak to wygląda. Teraz będzie nam tu spamować tymi questami. ale okej. Okay. Muroria, Hoja i biegniemy dalej. Tutaj mam NPC-ka. Dobra, to dlatego, że nie mam... coś tam nam do powiedzenia, co powstrzymuje cię. Tak, ruszamy. Mam lokalizację w głowie, zaufaj mi. Dobra. I jesteśmy na nowej wyspie. Tutaj już sobie ktoś tam coś kopał, chciał zobaczyć sobie, jak to wygląda. Zła istota, jakiś słaby potworek. 200 expa, ale z niego dropią kość złej istoty, który jest właśnie do tego nowego... O, to już coś tam bije. A nie, dobra. Nie zdziwiłem się, czemu tak długo stoi, ale to po prostu tak stało sobie. I to właśnie to są przedmioty do tego nowego pojazdu, tego kościanego, więc będzie trzeba tu sobie trochę porobić misji, poekspić, pochodzić, żeby zdobyć ten pojazd. Musimy pójść sobie... Pokazuje nam mapka tam cały czas. Żebyśmy poszli. Ale potwory dają 2000 expa, więc sporawo. Widzieliście? Tutaj nie było wcześniej tej kładki. Przerzuciło nas tutaj. Jak wyszliśmy sobie z tamtego miejsca, od razu nas przerzuciło tutaj. To teraz muszę wrócić jeszcze raz.
Ale taki skrócik dodali, tutaj nie było takiego przejścia. Więc kozak, jesteśmy blisko miasta. Wróćmy sobie tam, do tej choi. O wiele przyjemniej jest teraz biegać. Zaatakujemy potwory, biegniemy i cały czas wchodzimy sobie. Wchodzimy sobie na pojazd. Nie trzeba tak czekać, żeby uciekać gdzieś od potworów, żeby wejść sobie z powrotem na pojazd. No dobra. Teraz musimy coś innego chyba pogadać, bo wcześniej nam się nie zaktualizowało. Chcę mieć pewność, że się nie zgubimy. Okej, okay, kraina Saint Mignar. Zaktualizowany. Gwieździk. Poprosił cię o przyniesienie mu kompasu oświecenia. Ostatni raz widziano go tam, gdzie gromadzą się piraci. Bartlan może ci coś powiedzieć. Dobra. Czyli robimy misję dalej. Baltran, wróćmy sobie. Albo chodźmy, tak szybciej będzie niż wrócenie tędy. Pójdziemy sobie na tą wysepkę. I wyjdziemy. Jesteśmy tutaj i jesteśmy już w mieście. Dobra, teraz musimy iść do Baltrana. Baltran jest w Choi. Nie w Choi, w Burgi. Tam na trolach. Idziemy sobie do Burgi. Na trole. Troszkę długi ten filmik wyjdzie. Ile tu czasu jest? 35 minut już nagrywam. Ale jeszcze troszeczkę. Oj, schowali dziurę z troli. Do Beltrana, jeśli nie zmieniło mapki, to będziemy musieli iść tędy. Musimy poczekać sobie, aż do nas zejdzie. Okej, podszedł. Nie mogę ci pomóc, słyszałem, że jesteś piratem i został nam zaktualizowany questik. I teraz powiedział, że kompas jest strzeżony przez lodowe syreny, zakopany blisko morza, ale nie tak blisko, żeby go pochłonęło. Okej, musimy pójść do Burgi i na lodowe syreny. Wyjdźmy sobie tędy. Tak samo jak wchodziliśmy. I będziemy od razu w Burgi, tylko musimy pójść do dołu. Dobra, jesteśmy w miarę w tym miejscu, co nam pokazuje. I co tutaj mamy zrobić? Strzeżony przez lodowe syreny, zakopany blisko morza, ale nie tak blisko, żeby go pochłonęło. Zapewne musimy trochę pokopać tutaj. Nie da się kopać. Nie ma tu nic zakopanego. O, zadanie, zaktualizowało nam się. Tutaj sobie kopnęliśmy. Wzięliśmy łopatę w dłoń i zaczęliśmy kopać. I coś tam znaleźliśmy. Wróć do Vika i daj mu kompas. Czyli dostaniemy zaraz kompas. Tylko musimy poczekać, aż nam się to wszystko, te kwestiki zaktualizują. A w międzyczasie możemy pójść. Wracamy do miasta. Możemy wejść z zadania i tutaj byśmy mieli kompasu. Kompasu nie mamy, czyli może nie potrzebujemy go mieć w ogóle przy sobie, tylko po prostu musieliśmy sobie zaktualizować quest logo. Ok, musimy zagadać, znalazłem kompas. Więc elementy nawigacyjne naprawdę istnieją. Nie mogę uwierzyć w to, co widzę. Zakładam, że co drugi może być w Kehelada. Słyszałem, że mieszka tam obca dziewczyna. Być może ona ma krew ludzi. Saint Magnar posiada mapę nawigacyjną. Czyli musimy pójść sobie do jakiejś dziewczyny, która jest w Keheledzie. Tak samo, robimy sobie skrócik. Wchodzimy, wychodzimy. I jesteśmy prawie w mieście. Okej, i tutaj mamy pokazane na mapie, że musimy pójść tutaj do Juni. To wygląda, jakby to dziewczyna była.
Coś tam mam do powiedzenia, ale nie chce mi się czytać nawet. Powiedział Yunli, powiedział ci, że w podziemnej jaskini opanowanej przez szkielety w Kecheledzie znajduje się mapa. Mapa tutaj jest. Zobaczymy sobie, jak tam wejść w ogóle. Strzałka by nas prowadziła, najlepiej byłoby. Poszukamy sobie tej drogi, tylko strzałka nam pokazuje gdzieś indziej. Jesteśmy tutaj. O, przejście jest. Wcześniej go nie było. Duchy są nawet. Kozak. Ale i są i niegodziwe szkielety. Dobra. I tutaj mamy naszą mapkę. Zaktualizowany questlog. I co dalej? Powiedział ci, że znajduje się mapa. No dobra, mapa. A, w szkielecie była. Nie w tym książce, tylko w szkielecie. I teraz musimy z powrotem wrócić do naszego NPC-ka, ale latanie będzie. Zrobię sobie tą fabułkę i będziemy kończyć, bo to za długi jest questik nam zejdzie. No i mamy naszego NPC-ka, znalazłem mapę. I kolejne questy. Znajdź glow z narysowanym starożytnym kontynentem. Znajduje się w kościele w Norte. Takie coś, nowe mapki, ciężko cokolwiek ogarnąć. No dobra, idziemy do Norte. Tak samo, możemy sobie użyć scrolla od razu. Scrolla, albo po prostu wejść sobie tam. To na jedno wychodzi. Wezmę sobie od razu misję. Czy mogliśmy po prostu tak samo wejść jak wcześniej? Idziemy sobie do Norde. Muroria. Norde. Już chcę skończyć tego, chociaż tego 72 fabułę. I teraz szukamy tutaj podziemi. O, tu jest kościół. Tam dziurę dodali. Dobra. Kościół błogosławi przedmioty. To można było się domyślić, że tam gdzie jest błogosławią przedmioty, to tam musi być kościół. Okej. Okay. Idziemy teraz tutaj do góry. Zadanie ukończone. I co dalej? Widzimy, że teraz nam nie zbija bonusu złotego, jak ktoś zaatakuje potwory. Kozak, jaka rzecz dodana. Wcześniej cały czas się przez przypadek coś uderzało potwory, jak ktoś uderzył. A teraz nam tego bonusu nie ściąga. Nice. Będzie przyjemniej na pewno expić. I biegniemy sobie do tego naszego NPC-ka. Kolejny raz. Okej. Okay. Tutaj znajduje się glob. I questik zakończony. Teraz kolejne będzie Królestwo Kos. Misja. I jesteśmy właśnie już tutaj. Wcześniej byliśmy tam na dole. Ale tam na dół, jeśli chcemy iść, to właśnie musimy sobie porozmawiać z tym NPC-kiem, żeby nas tam przeniósł, albo tutaj chyba tą drugą opcję trzeba wybrać i nas przenosi tutaj. A wyjdę sobie od razu, zobaczymy gdzie nas przeniesie. Przenosi nas tak samo. Na tą samą wyspę. Tylko zobaczę jeszcze raz, pójdę sobie do tamtego NPC-ka. I zobaczymy sobie, czy są dwie opcje do wyboru teraz. Żeby przejść tam na górną część wyspy, albo na tą dolną część wyspy. Nie, no dobra. Teraz nas przenosi na górę. I tutaj mam taką nową wysepkę. Bardzo, bardzo ładna. Z tego co wygląda. Jak już pierwsze wrażenie. Te drzewka są fajne. Bym sobie poszedł coś tutaj zobaczyć, czy chcę. Zobaczymy sobie, co tutaj jest po lewej stronie, gdzie nas prowadzi strzałka. Starożytne drzewo. Kozak, jak fajnie to wygląda. Akurat będzie to zdjątka. Na miniaturkę. Okej. Okay. Widzicie? Cały czas klikam, ile tych misji jest. Ale tu mi wszystkie misje się pokazują, bo z 17 misji skoczyłem od razu do 72. I teraz wszystko muszę przeklikać. Dobra. Mniejsza z tym. Ja się już żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Yo.